wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździnk, TV Reklama. Znajdujemy się na pierwszej gali Alkomaster. Jest ze mną Dresiarz, cześć. Dredziarz. Dredziarz, Boże. Dredziasty bardziej. Dredziarz to jest zła odsłona dredziarza, taka zła, a dredziasty to jest taka milsza, nie? Są dwa oblicze. Dobra, okej. Okay. A którym dzisiaj jesteś? Dzisiaj? Zdecydowanie dredziasty. Dredziasty, dobra. I twoja dziewczyna, tak? Jak masz na imię? Nel, jak Nela. Z Tyni i z Puszczy. Nie, Nel. Nel. Dobra, witam ciebie również. Witam. Powiedz mi, dlaczego nie bierzesz udziału dzisiaj w Alkomaster, tylko oglądasz? No, dzisiaj właśnie jest taka sytuacja. Generalnie miałem tutaj przyjść tak po prostu, rozpoznać temat i dogadać się właśnie na walkę i na to wszystko, żeby to wszystko dogadać, ale okazało się, że jedna osoba, z którą tutaj była i miała wziąć normalnie udział, nie dotrwała, po prostu nie wyszło jej. No, po prostu już wcześniej były przygotowania, wiadomo, każdy tutaj robi swoje przygotowania na swój sposób. Te przygotowania tutaj już były chyba na zbyt mocnym poziomie. No i nie chcieli dopuścić tej osoby, a ja z racji, że byłem akurat w Warszawie, jestem na miejscu i generalnie, no czemu nie, no to już się tak nastawiłem. Poczekaj, ty miałeś dzisiaj występować? Tak w ostatniej chwili? W ostatniej chwili, ja spontanicznie, może być tak, że zaraz dostanę SMS-a i że wyjdę. Przysięgam. Jesteś przygotowany? No chyba nie do końca, nie? Znaczy, nie jestem przygotowany ze względu na to, że to jest na tyle spontaniczna akcja. Mam tutaj dziewczynę, która raczej mnie odciąga. Właśnie, od Nel. Nel tutaj za nogi łapie, żeby nie, nic z tych rzeczy, więc moje przygotowania są bardzo nikłe. A nie chciałabyś, żeby dzisiaj wyszedł tutaj i zawalczył? No, znaczy z oczywistych powodów i konwencji tego, co tu się dzieje, no to średnio, ale on ma to do siebie, że jak się zdecyduje, to tak jakby to jest koniec. I jak uznał, że tak, to tak. Czyli nie ma waszej wspólnej decyzji? Znaczy ogólnie decyzja została podjęta, jak ja mam pod prysznicem, więc średnio miałam do powiedzenia cokolwiek. No właśnie, no ale no, jak on się zdecydował, to tak jakby to jest koniec, ja mogę jedynie narzekać, co idzie mi świetnie. Ale i tak niech się cieszy, bo przecież do niczego nie doszło jeszcze. Na ten moment. Jeszcze nic się nie wydarzyło, jeszcze nic się nie stało, więc na spokojnie, na razie wszyscy jesteśmy zadowoleni, no i tyle, nie? Będzie co będzie. Dobra, powiedz mi jeszcze odnośnie twojej walki na High League'u. Czy ta walka dojdzie do skutku? Generalnie jest takie tam zamieszanie ogólnie. Gala bardzo fajna, bardzo chciałbym zawalczyć. Zawodnicy cały czas się zmieniają, w sensie moi przeciwnicy, rywale. Na początku było ich naprawdę sporo, potem jeden nie, dlatego że coś tam, drugi nie, bo tamto. Więc generalnie no, ja też nie będę rywala szukał na siłę. No, tak jakby no... Jestem osobą, która po prostu jak chce ktoś walczyć, to walczymy. Ja się nastawiłem na jednego przeciwnika, już podjąłem jakieś tam małe treningi. No ale jeśli nie mam potwierdzenia, że dobra, walczymy tutaj z tym i z tym, to ja nie będę się przygotowywał, bo ja też nie jestem jakimś profesjonalnym fighterem, więc ja nie będę cały czas na treningi chodził z jakąś nadzieją, że coś tam będzie, chociaż jak będzie coś pewnego na 100%, to od razu się zabieram za treningi i będę chciał podjąć oczywiście rękawice, ale przeciwnicy cały czas są, raz nie ma ich i się zmieniają. Jedna osoba po prostu poszła też do fejmu, bo po prostu tak... No, różne rzeczy się dzieją, na które ja nie mam wpływu. No tak, mówisz, że zawodowcem nie jesteś, ale czy nie chciałbyś już zacząć trenować, by mieć, wiesz, większe szanse na wygraną? No, oczywiście, że mógłbym tak na to spojrzeć, że chcę wygrać za wszelką cenę, bo chcę wygrać za wszelką cenę, ale uważam, że ja naprawdę w życiu na co dzień mam tyle różnych... W moim życiu się tyle dzieje na co dzień, że naprawdę, kurczę, mam co robić, nie muszę trenować cały czas. Jak rzucą mi propozycje i będzie na pewno, no to zrobię wszystko, żeby się do tego przygotować i poświęcę się na przykład jakiś okres przygotowawczy, 2-3 miesiące, żeby naprawdę podpompować i dam wtedy z siebie wszystko, ale tak to na ten moment bez sensu. No. A czy ty, Nel, byś chciała, żeby zawalczył? Odpowiedź brzmi nie.
No, znaczy, no myślę, że żadna kobieta nie chciałaby widzieć, jak jej ukochany dostaje po ryju. Oczywiście mam nadzieję, że nie dostanie. No, ale no właśnie, powinnaś być tym, żeby wygrał za wszelką cenę i żeby to on dał. Ja mam nadzieję, że on wygra, no ale tak jakby nieuniknione jest to, że też dostanie. I nie wiem, czy moje biedne serduszko to przeżyje. No, ale zgodził się. Więc ten, jedyne co mogę zrobić, to trzymać bardzo mocno za niego kciuki i kazać mu wstawać na treningi, co też jest ciężkie, ale no, ale jak już się zgodził, no to oczywiście życzę Hubiemu jak najlepiej. Mam nadzieję, że pokaże co umie i że obędzie się bez szwów i ten, i nie będzie mnie żaden nie pogryzie, ani mi nic się, nikt mnie nie potnie. Spokojnie. Muszę dramatyzować. Nie, to ona najlepsza jest w dramatyzowaniu. I jak każda baba. Drama ten, ale generalnie no, ważne, że jest ze mną i widać to. No ja wiem, że wyjdę do tej walki. Wiem, że ona tam stoi pod tym oktagonem i... Jak nie wygra. W głębi duszy takie... Nie, absolutnie nie. Ja to bym wolała, żeby w ogóle, nie wiem, jakaś kontuzja. Nie, ale ja mam dodatkową motywację, że ona się tak o mnie martwi, żeby jak najmniej przyjąć ciosów. Żeby jej pokazać, że po prostu potrafisz. No pewnie, że tak. O to chodzi, nie? Żeby wszystkim pokazać, całej Polsce. Nie tylko jej, tylko wszystkim tutaj, co się tutaj, wiesz, miotają i udają nie wiadomo kogo, a wychodzą do oktagonu i dostają tam po ryju. Znaczy ostatnie walki w tych wszystkich federacjach są takie naprawdę poziomowe, ale były takie walki, że wyszli, tam najwięcej szczekali, a... No dobra, a czy ty byś chciał walczyć może z osobą, z którą masz jakiś konflikt, czy niekoniecznie? To jest problem, że ja nawet chciałbym nawet taki konflikt, no ale go nie mam i naturalnie go nie mam. Nie mam, po prostu nie mam konfliktu z ludźmi. Nie jestem osobą konfliktową. Chociaż wydaje mi się, że jak naprawdę już by był gruby konflikt i coś by się wydarzyło, no to nie hamowałbym się w słowach, bo jestem taki, że no, umiem powiedzieć po prostu swoje, ale nie ciągnę konfliktu na siłę. Wiadomo, że na konferencjach trzeba poddymić, no ale co, na ten moment nie mam żadnego konfliktu, po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie mam takiego konfliktu, żeby kogoś wyjść i nagrać zaraz story. Widziałem cię coś tam, nie wiadomo co, obraziłeś moją mój honor i coś tam, no nie mam czegoś takiego. Właśnie jak nagrywałeś z kamerzystą, to za każdym razem te twoje relacje z ludźmi, którzy przewijali się w filmikach, były takie dość neutralne, nie? Nigdy nie wnikałeś w jakieś tam żadne kłótnie. Dbałem o firmę moją odzieżową i to też chciałem, żeby ta moja marka, za niedługo wraca w ogóle Dredziasty Shop, chciałem po prostu, żeby ta jednak ten Instagram był taki odbierany, żeby marketingowo fajnie się sprzedawały moje rzeczy. No dobra, a jak wyglądają twoje relacje z kamerzystą? Czy one są, czy one po prostu zniknęły i już... Ja jestem osobą, która nawet jak ma największe konflikty, to napisze. Próbowałem, no ale co? Ja nie będę się narzucał. Chciałbym się spotkać jak człowiek z człowiekiem, powiedzieć mu od siebie moje odczucia, pociągnąć dalej, powiedzieć mu w twarz. No ale... Czyli jednak czujesz niedosyt i chciałbyś z nim jeszcze porozmawiać? Po prostu porozmawiać. Wydaje mi się, że to nie jest straszne aż takie. I po tak długim czasie to już nie chodzi w ogóle o jakieś problemy czy jakieś konflikty. To jest normalna rzecz, wydaje mi się, żeby spotkać się pod takim czasie i... Jesteście dorośli w końcu, nie? Więc... No właśnie, no o to chodzi. Całe życie, jak ktoś się chciał do niego dostać, to musiał się porozumiewać przez Wiolkę, bo ona zawsze była jego takim pośrednikiem, a no to też jest dziwne jakieś takie, że ja nawet po takim czasie no, muszę się przez kogoś kontaktować, nie mogę personalnie wyjaśnić sytuacji, no ale dobra. No co. A jak twoje relacje z Big Jackiem? A no dobrze, no śmiesznie biega tutaj, w ogóle on taki śmieszny, mały, w telefonie skitrany, schowany, widać, że już takie uzależnienie od telefonu. Czemu? On taki mały w tym telefonie cały czas, pyk, 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 pyk. Śmiesznie. Nie, normalnie, nie. Co? A to może ty z nim dzisiaj będziesz albo w drużynie, albo rywalizował? Nie, ja generalnie mam osobę, z którą chciałbym wspólnie wyjść tutaj do Alkomaster. Mam taką osobę, z którą chciałbym po prostu razem, wspólnie, 2 na 2 jakiś ten, mam taką. No, to wydaje mi się, że bardzo fajnie by to wyglądało. Ale dzisiaj z tą osobą, czy mówisz na następnej gali?
Na następnej. No dzisiaj to już chyba za późno jest. Ja już nie... No jeszcze możesz dostać jakiegoś SMS-a, nie? No właśnie, zaraz dostanę SMS-a. Ej, słuchaj, wychodź. No, ale bez żadnego... Słuchajcie SMS-a. No sprawdź. Nie, nic nie doszło. No dobra, może jak pójdziesz tam na dół, to ktoś cię zaprosi. Dobra, już tam. Ja bez podpisanych kontraktów na pałę nigdy nie wychodzę. Mam tutaj też swojego człowieka, który tutaj ze mną sprawy. Twój człowiek? Co robi? Chowa ci? Nie, mój ziomek jest od tego, żeby sprawy takie właśnie załatwić. No, ale przyjechał i po gali będziemy próbowali ustalić. Ja myślałam, że tu ci Nel załatwia takie sprawy. Nel, dlaczego nie? Nie, bo Hubert uważa, że ja jestem nieogarnięta i że nie potrafiła czegoś takiego zrobić. Mówiłeś tak. Nie rób takiej miny. Mówiłeś tak. Nie, bo ona zbyt emocjonalnie podchodzi. Jak coś jej się nie spodoba, to od razu, wiesz, tutaj... Różnie to odbiera, no niektóre rzeczy za bardzo, no i jest taką wrażliwą osobą, no ale co? To jest fakt, jakbym ja za niego właśnie takie sprawy ogarniała, to nigdy by do tego nie doszło. Ona by, słuchaj, dostawała, wiesz, jakieś tam oferty i w ogóle by o niczym tobie nie mówiła, by było, nie, słuchaj? Kasowałabym maile, nie? Tego nie bierzesz, no, ty tego nie potrzeba, nie, ja i tak zrobię. Bo ja w ogóle uważam, że jeszcze w internecie jest dużo do zrobienia na ten moment, jeśli chodzi o mnie. Mam cały czas niedosyt, nieważne co zrobię w życiu, cały czas czuję niedosyt na pewno internetowy, więc ja się po prostu zgadzam na różne oferty, na różne takie rzeczy. Po prostu dobrze się w tym czuję, no i tyle, no. To dobrze. To najważniejsze. Dobra, słuchaj, życzę tobie, by twoja walka na High League doszła do skutku i żebyś może tutaj dzisiaj też wystąpił. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i życzę udanego wieczoru. Dobra, miłego wieczoru. I nawzajem. A my co, na maczka, nie? Jakiegoś... Dobra.